Wojna zimowa. Walka o niepodległość Finlandii 1939-1945. W latach 1939-45 Finlandia brała udział w trzech wojnach. Zimowej, kontynuacyjnej oraz lapońskiej. Złożyły się one na konflikt radziecko-fiński, jeden z ważnych teatrów II wojny światowej. Wojny te nie wybuchły z woli Finów, lecz wskutek intryg dyktatorów Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. To Hitler zainicjował politykę podboju i ekspansji terytorialnej w Europie. W marcu 1938 roku jego wojska zajęły Austrię, a rok później najechały Czechosłowację. Następną ofiarą miała być Polska. Jednak 31 marca 1939 roku Francja i Anglia udzieliły jej gwarancji bezpieczeństwa. Równocześnie mocarstwa zachodnie nakłaniały Związek Radziecki do wspólnego wystąpienia przeciwko Niemcom. Rozmowy te zakończyły się fiaskiem. Polska, podobnie jak pozostałe państwa Europy Wschodniej, odmówiła wpuszczenia radzieckich wojsk na swoje terytorium. Wykorzystał to Hitler. Aby uniknąć walki na dwóch frontach, niemiecki przywódca zaproponował Stalinowi, będącemu jego największym wrogiem, pakt o nieagresji. Oferta została przyjęta i 23 sierpnia 1939 roku w Moskwie podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow. W tajnym protokole dokonano podziału Europy na strefy wpływu, niemiecką i radziecką. Część sowiecka obejmowała fragment Rumunii, wschodnią Polskę, Łotwę, Estnię oraz Finlandię. Stalin mógł wreszcie przesunąć granice swojego imperium na zachód. Marzenia o światowym zwycięstwie komunizmu stawały się realne, jak nigdy dotąd. Miesiąc później do paktu wprowadzono poprawki i w radzieckiej strefie wpływu znalazła się także Litwa. W sierpniu 1939 roku nie mieliśmy oczywiście pojęcia o porozumieniu Hitlera i Stalina oraz o ich planach podziału Europy. Porozumiawszy się z Rosjanami, 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę. Dwa dni później na pomoc Polakom pośpieszyły mocarstwa zachodnie. Rozpoczęła się II wojna światowa. Dwunastego września Związek Radziecki anektował wschodnie obszary Polski. Dwa tygodnie później Rosjanie postawili ultimatum państwom bałtyckim. Zażądali podpisania paktu o wzajemnej pomocy militarnej oraz udostępnienia baz wojskowych. Października 1939 roku również Finlandia została zaproszona do negocjacji.
Rosjanie domagali się oddania znacznej części przesmyku Karelskiego i wysp w Zatoce Fińskiej, a także bazy wojskowej na półwyspie Hanko. Ich ostatecznym celem był podbój całej Finlandii. Zaledwie kilka tygodni wcześniej ten sam scenariusz zrealizowano na Litwie, Łotwie oraz w Estonii. Finowie odrzucili żądania, więc strona rosyjska zerwała negocjacje i zaczęła przygotowywać się do wojny. Pomysł okupacji Finlandii zaczął kiełkować w głowach radzieckich przywódców już w połowie lat 30. W lipcu 1939 roku Stalin przyjął plan inwazji przygotowany przez generała Mieryckowa. Rosyjskie natarcie miało przepołowić Finlandię na wysokości portu Oulu, a błyskawiczne zajęcie przesmyku Karelskiego zagrozić stolicy kraju Helsinkom. Zakładano, że Finowie skapitulują po 2 lub 3 tygodniach walki. Istniała tylko jedna przeszkoda. Fińsko-radziecki pakt o nieagresji z 1932 roku, mający obowiązywać jeszcze przez kolejnych 6 lat. Aby zerwać porozumienie, Rosjanie posłużyli się prowokacją. Ostrzelali z artylerii własne oddziały stacjonujące w nadgranicznej wiosce Mainila. Następnie oskarżyli Finów o napaść i jednostronnie unieważnili pakt o nieagresji. 30 listopada 1939 roku Armia Czerwona ruszyła do ataku. Finowie przygotowywali się do wojny bez przekonania. Lęk przed konsekwencjami wojny popychał nas do działania. Z drugiej strony konflikt ze Związkiem Radzieckim wydawał się niedorzecznością. Wierzyliśmy w moc paktu o nieagresji, a także w Ligę Narodów, której głównym zadaniem było gwarantowanie suwerenności państw członkowskich. Darzyliśmy je nadmiernym zaufaniem. W konsekwencji byliśmy słabo przygotowani do walki, a żołnierze znaleźli się na froncie bez odpowiedniego ekwipunku. Finlandia zanadto ufała porozumieniom dyplomatycznym i nie była przygotowana do wojny. Latem 1939 roku, gdy groźba rosyjskiej agresji stawała się coraz bardziej realna, grupy ochotników przystąpiły do budowy rozległych umocnień na przesmyku Karelskim. Bardzo przydatne okazały się oddziały fińskiej samoobrony, która prowadziła szkolenia wojskowe przez cały okres międzywojenny. Armii brakowało broni. I tu znów samoobrona mogła posłużyć pomocą. Każdy z jej członków miał własny karabin. W październiku 1939 roku, jeszcze w czasie moskiewskich negocjacji, Finlandia zmobilizowała rezerwistów. Rozpoczęto również ewakuację dużych miast i terenów przygranicznych. Jednak część uciekinierów w końcu października powróciła do domów, by niebawem znaleźć się pod ostrzałem rosyjskiej artylerii. Prowadziliśmy tę wojnę zupełnie sami.
Walcząc z potężnym, o wiele silniejszym przeciwnikiem. Otrzymywaliśmy wyrazy sympatii z całego świata, ale niewiele z tego wynikało. Tym, co dodawało nam siły, była powszechna solidarność. Nigdy w historii Finowie nie byli tak zjednoczeni, jak podczas wojny zimowej. Z determinacją broniliśmy kraju, a ludność cywilna robiła wiele, by wesprzeć walczących na froncie. Aż zdarzył się cud. Nasze wojska powstrzymały przeciwnika i obroniły niepodległość kraju. Listopada 1939 roku Związek Radziecki zaatakował wzdłuż całej granicy Finlandii. Zbombardowano wiele fińskich miast. Tego dnia marszałek Karl Mannerheim został mianowany naczelnym dowódcą wojsk Finlandii. Pozostał na tym stanowisku do końca II wojny światowej. W chwili wybuchu wojny fińskie siły zbrojne liczyły 275 tysięcy żołnierzy, wojska rosyjskie 4 razy więcej. Jeśli uwzględnić jeszcze ciężki sprzęt i wyposażenie, przewaga Armii Czerwonej była 10-krotna. Finowie mieli marne uzbrojenie. Wprawdzie wszyscy żołnierze dostali do rąk karabiny, często jednak przestarzałe, jak zresztą cała fińska broń. Szczególnym problemem okazał się brak dział przeciwpancernych, mogących powstrzymać potężną, zmechanizowaną armię wroga. Fińscy żołnierze zdani byli wyłącznie na własną odwagę i pomysłowość. Przeciw radzieckim czołgom używali koktajli Mołotowa, ładunków dynamitu przytwierdzonych do ręcznych granatów, a w ostateczności drewnianych kłód, które wtykali między koła nadjeżdżających maszyn. Wielu poszło na front w cywilnych ubraniach. Wyróżniały ich tylko wojskowe odznaki na czapkach i blaszane nieśmiertelniki, pomocne w identyfikacji poległych. Nasze ćwiczenia wyglądały żałośnie. Nie mieliśmy co na siebie włożyć. W koszarach wydano nam tylko odznaki do czapek i skórzane pasy. Mundury przywieziono po jakimś czasie i dopiero wtedy wyglądaliśmy jak wojsko. Finowie byli doświadczonymi żołnierzami. Każdy przeszedł szkolenie w armii lub w oddziałach samoobrony. Przywykli również do podbiegunowych mrozów i pragnęli bronić niepodległości za wszelką cenę. Mogli też liczyć na wsparcie cywilów oraz słowa otuchy z zagranicy. Stąd wzięły się w języku fińskim wyrażenia morale wojny zimowej i cud wojny zimowej. Finowie walczyli o życie, a świat z podziwem obserwował ich zmagania. Dla odmiany Rosjanie posłali na front rezerwistów z Ukrainy i południowej Rosji. Żołnierze ci nie byli przygotowani do walki w zimie. Brakowało im motywacji. Niektórzy nie wiedzieli nawet, gdzie się znajdują i za co przychodzi im ginąć. Armię Czerwoną osłabiły stalinowskie czystki przeprowadzone wśród wyższych oficerów w latach 1938-39. Nic dziwnego, że Finowie dość szybko przeszli do kontrofensywy i część sił rosyjskich znalazła się w okrążeniu. Thank you.
północnym odcinku frontu Rosjanie ponieśli całkowitą klęskę, jednak na przesmyku karelskim inicjatywa wciąż należała do nich. W Zatoce Wipurii, na zachodnim skraju frontu, sytuacja była wręcz dramatyczna. Wojna zimowa zakończyła się 13 marca 1940 roku podpisaniem fińsko-radzieckiego traktatu pokojowego. Rosjanie stracili wolę walki po tym, jak alianci obiecali Finom pomoc wojskową w sile niemal 60 tysięcy żołnierzy. Stalin nie chciał ryzykować starcia z mocarstwami zachodnimi. Radziecki przywódca nie wiedział, że już w grudniu 1939 roku Niemcy przymierzały się do własnej ofensywy na północy Europy. Na życzenie Hitlera w lutym 1940 roku generał Nikolaus von Falkenhorst opracował plan inwazji na Danię i Norwegię. 28 lutego 1940 roku Hitler zaakceptował ten plan oraz zlecił jego natychmiastową realizację, gdyby w Skandynawii pojawili się alianccy żołnierze. Angielsko-francuska ekspedycja potrzebowała jednak zgody Norwegii i Szwecji na tranzyt wojsk przez ich terytoria. Oba państwa odmówiły. W takiej sytuacji podpisanie pokoju z ZSRR wydawało się najlepszym rozwiązaniem. Trudno było wierzyć zapewnieniom Niemców, że utracone na rzecz Rosjan tereny zostaną odzyskane i to z nawiązką. Po ogłoszeniu warunków pokoju fińskie flagi narodowe opuszczono do połowy masztów. Wojna pochłonęła życie 24 300 Finów. Przeszło 43 tysiące zostało rannych. Rosyjskie straty wyniosły około 130 tysięcy zabitych i 260 tysięcy rannych. Finlandia musiała oddać znaczną część swojego terytorium. Välirauhan aikana. Mimo zawarcia pokoju Rosjanie, podobnie jak Niemcy, przygotowywali się do kolejnego starcia. Mimo zakończenia wojny zimowej, ZSRR nie zmienił zamiarów wobec Finlandii. Plan inwazji pozostał aktualny i wzajemne stosunki obu państw były napięte. Sytuacja Finlandii była tragiczna. Jedynym ratunkiem wydawała się pomoc obiecana przez Hitlera. W ten sposób staliśmy się sojusznikiem nazistów w II wojnie światowej. Zawarcie pokoju nie oznaczało przywrócenia pokojowych relacji między dwoma krajami. W Moskwie ani przez chwilę nie przestano myśleć o aneksji Finlandii. Tuż po zakończeniu działań wojennych, w kwietniu 1940 roku, Stalin zwołał naradę sztabu. Jej tematem był przebieg wojny i poprawa zdolności bojowej Armii Czerwonej. Wiosną 1940 roku marszałek Timoszenko i generał Mieryckow otrzymali rozkaz przygotowania nowej inwazji. Atak miał nastąpić na jesieni lub w zimie tego samego roku. W tym czasie Niemcy podbiły Danię i Norwegię. Pokonały również wojska alianckie na zachodzie Europy. Rosjanie, wykorzystując działania Niemców na innych frontach, zajęli Estonię, Łotwę, Litwę, Besarabię i północną Bukowinę. Finlandia pozostała jedynym wolnym państwem w sowieckiej strefie interesów. Było jasne, że pokój nie potrwa długo. Latem 1940 roku Rosjanie rozpoczęli działania dyplomatyczne wymierzone przeciwko Finlandii, a także potężną akcję propagandową. Domagali się specjalnych praw w bogatym w rudę niklu regionie Petsamo, korytarza tranzytowego do portu Hanko oraz nowej interpretacji porozumień pokojowych.
Równocześnie coraz liczniejsze oddziały Armii Czerwonej zajmowały pozycje wzdłuż fińskiej granicy. Państwa zachodnie poniosły klęskę. Teraz sojusznikiem Finlandii mogły zostać tylko hitlerowskie Niemcy. Sowieci czekali z atakiem, aż Hitler stanie do bezpośredniej walki z Wielką Brytanią. Jednak w lipcu 1940 roku niemiecki sztab dokonał korekty planów. Inwazja na Wyspy Brytyjskie wydawała się zbyt ryzykowna. Niemieccy generałowie założyli, że jeśli pokonają Związek Radziecki, Anglicy zaczną szukać kompromisu. Hitler zarządził więc przygotowania do ataku na Rosję. Był to jego główny cel od chwili rozpoczęcia podbojów w Europie, a być może i w całej II wojnie światowej. Finlandia stała się ważnym elementem tego planu. Fiński rząd dość szybko zrozumiał niemieckie intencje. Gdy Finlandia negocjowała zakończenie wojny zimowej, Hermann Göring spotkał się z fińskim ambasadorem w Berlinie, Toivo Kivimäkim. Podpiszcie pokój na warunkach Rosjan, radził marszałek Rzeszy. Wkrótce odzyskacie z nawiązką utracone terytoria. Koniec czerwca 1940 roku, podczas fińsko-niemieckich rozmów handlowych, Niemcy zasugerowali możliwość wybuchu wojny z ZSRR. W lipcu niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przysłało do Finlandii emisariusza Ludwiga Weisauera. Spotkał się on z premierem Rytim i marszałkiem Mannerheimem, próbując wysondować ich reakcję na zbliżający się konflikt. Koniec lata był dla władz fińskich najtrudniejszym momentem wojny. Najpierw sowiecki minister spraw zagranicznych Mołotow ogłosił następne żądania terytorialne. Wkrótce potem Rosjanie posłali kolejne oddziały nad fińską granicę. Wybuch nowej wojny wydawał się nieunikniony. Sierpnia 1940 roku Mannerheim zaproponował przeprowadzenie częściowej mobilizacji. Rząd nie udzielił na to zgody, jednak armia fińska została postawiona w stan gotowości bojowej. Niemcy wiedzieli, jak beznadziejne było położenie Finów. Podpułkownik Józef Weltjens otrzymał zadanie wynegocjowania zgody na tranzyt niemieckich żołnierzy z okupowanej Norwegii w zamian za dostawy broni i sprzętu wojskowego. Miał to być sposób na włączenie Finlandii w niemiecką operację Barbarossa. Fińscy przywódcy mogli przyjąć pomoc nazistów, albo jeszcze raz samotnie i bez uzbrojenia stanąć do walki z Rosją. Sierpnia 1940 roku zgoda na tranzyt została udzielona. Pierwszy transport Wehrmachtu przybył do portu Wasa już 26 sierpnia. Dzień później Finowie otrzymali obiecane dostawy broni. Od tej chwili Finlandia była sojusznikiem III Rzeszy. Nawet to nie zniechęciło Stalina. Jesienią 1940 roku Armia Czerwona otrzymała rozkaz przygotowania inwazji na wielką skalę. W listopadzie goszczący w Rzeszy Mołotow przypomniał o podziale stref interesów w Europie i zażądał uznania rosyjskich praw do Finlandii. Hitler powiedział nie. Wkrótce też do Finlandii dotarły kolejne jednostki niemieckie. Rosjanie domagali się ich wycofania bez skutku. Musieli więc czekać na bardziej sprzyjający moment do ataku.
grudniu 1940 roku doszło do pierwszego spotkania dowódców fińskich i niemieckich. W tym samym czasie plan Barbarossa trafił ostatecznie na biurko Hitlera. Finlandia miała do odegrania ważną rolę. Jej wojskom nakazano zaatakować i okrążyć Rosjan w rejonie jeziora Ładoga oraz odzyskać półwysep Hanko. Na początku 1941 roku podjęto rozmowy o ścisłej współpracy wojskowej Finlandii i Niemiec. Wiosną armie obu państw współdziałały już bardzo sprawnie. Na początku czerwca do fińskich wybrzeży zaczęły docierać niemieckie rezerwy. Ta wojna trwała 3 lata i 3 miesiące. Niemcy byli naszymi towarzyszami broni, lecz nie sojusznikami. Oni prowadzili inwazję, podczas gdy my broniliśmy granic swojej ojczyzny i jej niepodległości. Najkrwawsze boje stoczono na przesmyku Karelskim w lecie 1944 roku. Nieprzyjaciel rzucił na nas większość swoich sił. Walka była zażarta, jednak udało nam się przetrwać. Już po raz drugi fińscy żołnierze powstrzymali wroga, tak jak wcześniej w wojnie zimowej. Suomalainen armeija saavutti toisen kerran ja torjunta voitu. Drugiego czerwca 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki. W odpowiedzi Sowieci przeprowadzili zmasowane naloty na terytorium Finlandii. Wieczorem 25 czerwca po kolejnym bombardowaniu premier Johan Wilhelm Rangel ogłosił, że jego kraj jest w stanie wojny z ZSRR. Następnego dnia prezydent Rytti potwierdził to w przemówieniu radiowym. Na początku wojny kontynuacyjnej fińska armia miała pod bronią 475 tysięcy żołnierzy. Siły Finów i Rosjan były niemal wyrównane. Koniec czerwca stacjonujące w Finlandii oddziały niemieckie rozpoczęły ofensywę na północy kraju. Wojska fińskie włączyły się do walki z początkiem lipca, atakując wzdłuż południowej i wschodniej granicy. Najpóźniej, bo w sierpniu, rozgorzały walki na zachodniej flance przesmyku Karelskiego. Wipuri zostało wyzwolone 29 sierpnia, a dawną rzekę graniczną sforsowano w pierwszych dniach września. Żołnierze nacierali z impetem, docierając daleko poza przedwojenne granice Finlandii. Ich marsz został zatrzymany dopiero na początku grudnia. Wówczas też Rosjanie ewakuowali swoją bazę na półwyspie Hanko. Rozpoczęła się wojna pozycyjna, która trwała aż 2,5 roku. Linie frontu się ustabilizowały. Żołnierze trzymali wartę, umacniali fortyfikacje polowe, naprawiali drogi i szlaki zaopatrzenia. Strzały słychać było jedynie podczas patroli i misji zwiadowczych lub gdy artyleria jednej ze stron przypadkiem otworzyła ogień. Żołnierzom nie brakowało wolnego czasu. Uprawiali sport, oglądali występy artystów i słuchali muzyki z wojskowej radiostacji. Ukazywały się też frontowe gazety. Organizowano imprezy okolicznościowe. Działała poczta polowa. Ambitniejsi mogli nadrabiać zaległości w nauce i rozwijać talenty plastyczne, a pozostali grać w karty. Jednak w każdej chwili spodziewano się rosyjskiego kontrataku. Jak pokazują późniejsze wydarzenia, dałoby się przygotować do niego znacznie lepiej. We wschodniej Karelii pozostało około 80 tysięcy cywilów. Połowę z nich stanowili Ugrofinowie.
Dla nich otwarto szkoły, szpitale i sklepy. Rosjan zaś internowano. Tymczasem z dala od Finlandii rozgrywał się dramat Wielkiej Wojny. Lipiec 1942 roku przyniósł kres niemieckiego Blitzkriegu. Pod koniec roku hitlerowcy ponieśli porażkę w Afryce Północnej. Jedna z ich armii znalazła się w okrążeniu pod Stalingradem i w lutym następnego roku skapitulowała. To był punkt zwrotny. Po klęsce stalingradzkiej fińscy politycy zaczęli szukać sposobów na wycofanie się z walki. Nie było to łatwe. Niemcy wciąż stanowiły potęgę i miały silny kontyngent wojskowy na terytorium Finlandii. Latem 1943 roku alianci zdobyli Sycylię, a faszystowskie Włochy skapitulowały. Na przełomie listopada i grudnia przywódcy trzech mocarstw spotkali się w Teheranie. Uzgodnili tam datę lądowania w północnej Francji. Stalin obiecał wesprzeć inwazję, atakując Niemców na całej szerokości frontu wschodniego. Dla Finów zbliżał się czas próby. 6 czerwca 1944 roku aliancki desant na plaży Normandii rozpoczął ostatnią fazę wojny. Trzy dni później Armia Czerwona przypuściła potężny szturm na Półwysep Karelski. Atak okazał się miażdżący. Już w maju fiński wywiad donosił o przygotowaniach do tego natarcia. Jednak dowództwo zignorowało zagrożenie i przynajmniej część fińskich żołnierzy została zaskoczona. Ogień artylerii, bombardowania i potężne uderzenie pancerne odepchnęły Finów głęboko w tył. Część wojska uciekała w panice. 20 czerwca utracono Wipuri. Niepodległość Finlandii znów wisiała na włosku. Na przełomie czerwca i lipca ciężkie walki toczyły się nad zatoką Wipuri, wokół miejscowości Talii i Chantala oraz wzdłuż rzeki Vuoksi. Był to krytyczny moment wojny. Na północy przez centrum Wyborga jechały fińskie czołgi. Było ich trzy, o ile dobrze pamiętam. Ja byłem strzelcem jednego z nich. Musiała być druga nad ranem. Miasto było puste, a my zmierzaliśmy na jego drugi koniec. Mieliśmy rozkaz osłaniać odwrót piechoty, ale nie widzieliśmy żadnych wojsk. Mały oddział wycofał się z miasta razem z nami. Reszta, jak sądzę, uciekła już wcześniej. Dowództwo pośpiesznie przerzuciło tam oddziały z innych części frontu. Ściągnięto rezerwy broni przeciwpancernej oraz niemiecką eskadrę lotniczą. Rosyjskie uderzenie zaczęło tracić impet. Front zatrzymał się ponownie. . 26 lipca Hitler otrzymał od prezydenta Rütiego obietnicę kontynuowania wojny. W zamian Finowie mieli otrzymać dalsze dostawy niemieckiej broni. W walkach na przesmyku karelskim brało udział wielu ochotników estońskich. Ich dewiza brzmiała: za wolność Finlandii i honor Estonii. Powstrzymanie rosyjskiej ofensywy to także ich zasługa. W połowie lipca radzieckie dowództwo zrozumiało, że dalsze zwycięstwa na froncie fińskim są mało prawdopodobne. Oddziały Armii Czerwonej zaczęły przemieszczać się do Europy Wschodniej. Ostatni atak rosyjski przeprowadzono na przełomie lipca i sierpnia.
Gdy także on zakończył się fiaskiem, Rosjanie byli gotowi usiąść do rozmów. Finowie zagrali wabank. Prezydent Ryti podał się do dymisji. Zastąpił go marszałek Mannerheim, który z miejsca poinformował Hitlera, że obietnice Rytiego nie są dla niego wiążące. O północy 4 września 1944 roku na froncie północnym zamilkły strzały. Jesienią 1944 roku byłem dowódcą plutonu w drugiej kompanii 25. batalionu saperów. Dowódca kompanii był akurat w szpitalu i ja przejąłem jego obowiązki. Tamtej nocy obudził mnie telefon. Otrzymałem rozkaz o wprowadzeniu zawieszenia broni. Brzmiał on następująco. Ja minä sain ottaa vastaan tällaisen käskyn välirauhan solmimisesta. Ja tässä käskyssä rozkaz numer 1882 dowódcy dywizji 4 września 1944 roku. Kautta 4.944. Podpisano zawieszenie broni z Rosjanami. Välirauha solmittu. Działania zbrojne mają zostać wstrzymane do godziny 7 rano dnia 4 września. Zachować gotowość bojową, sprawdzać czas i nie zdradzać położenia swoich pozycji. Zabronione jest bratanie się z przeciwnikiem, demonstracje oraz inne tego typu wyrazy emocji. Natychmiast poinformować żołnierzy. Tiedotettava joukoille heti. Ja kun minä unelma, byłem wciąż senny, ale zapisałem to wszystko na kawałku kartki. Rozkaz nadszedł 4 września o 3.30 nad ranem. 3.30 tienoissa aamujalle 4. päivä 9. Niektórzy rosyjscy żołnierze kontynuowali walkę jeszcze następnego dnia, ignorując zawieszenie broni. 19 września w Moskwie podpisano rozejm kończący wojnę fińsko-radziecką. Fińskie straty w wojnie kontynuacyjnej sięgnęły 65 tysięcy zabitych i 142 100 rannych. Straty Rosjan oszacowano 305 tysięcy zabitych i 600 tysięcy rannych. Trzecią wojną, jaką musieli stoczyć Finowie, była wojna lapońska. Tym razem przeciwnikami byli niedawni towarzysze broni, Niemcy. Konflikt ten nie został zawiniony przez żadną ze stron. Pełna odpowiedzialność spada na zapisy fińsko-radzieckiego porozumienia rozejmowego. W jednym z punktów zmuszono Finlandię do rozbrojenia wszystkich oddziałów niemieckich stacjonujących na jej terytorium. Rozbrajanie żołnierzy Wehrmachtu miało zostać ukończone w niezwykle krótkim czasie. Co więcej, ustalono, że Armia Czerwona gotowa jest udzielić Finom wszelkiej pomocy przy tej operacji. Nie mieliśmy więc wyboru. Rosjanie byli gotowi interweniować w każdej chwili. Gdyby do tego doszło, Finlandia znalazłaby się pod rosyjską okupacją. Finlandia podjęła się rozbrojenia wszystkich niemieckich żołnierzy stacjonujących na jej terytorium. Operacja miała się rozpocząć w połowie września, a władze radzieckie obiecywały pomóc w jej ukończeniu. 15 września Niemcy próbowali opanować wyspę Sursari, lecz ponieśli klęskę. Pozostałe jednostki wycofały się z południa Finlandii bez walki. Jednak na północy kraju pozostawało wciąż 214 tysięcy niemieckich żołnierzy
i znaczne ilości sprzętu wojskowego. Nie było więc mowy o szybkiej ewakuacji. 11 września fińscy i niemieccy dowódcy spotkali się potajemnie w mieście Rovaniemi. Uzgodnili tam plan wojny na niby, bez ofiar po żadnej ze stron. Przez kolejne dwa tygodnie Niemcy wycofywali się na chwilę przed atakiem Finów, którzy ostrzeliwali puste okopy. Alianci nie dali się długo wodzić za nos. 30 września rząd fiński dostał ultimatum: działania zbrojne przeciw Niemcom mają się rozpocząć najpóźniej o północy następnego dnia. W innym przypadku interweniuje Armia Czerwona. Jednak szczęście nie opuszczał Finów. Generał Hjalmar Silasfuo, dowodzący wojskami na północy kraju, na własną rękę przygotował plan desantu na niemieckie pozycje. Zatem, gdy ostatniego dnia września Mannerheim przekazał mu niewesołe wiadomości, Silasfuo zameldował, że rozpocznie działania w terminie. 3000 żołnierzy zaokrętowało się na stare statki handlowe w porcie Oulu. Pod osłoną nocy, w ulewnym deszczu, przewieziono ich do Reite na przedmieściach Tornio. Dotarli do celu 1 października na kwadrans przed terminem ultimatum. Rozpoczęła się wojna lapońska. Przed wybuchem walk udało się ewakuować wszystkich mieszkańców regionu wraz z dobytkiem. Ocaliło to życie wielu z nich, gdyż 13 października niemieckie dowództwo nakazało zrównać Laponię z ziemią. Była to zemsta za zdradę Finów. Niemcy palili domy, wysadzali drogi i mosty. Zrywali linie telefoniczne oraz energetyczne. Wycofywali się powoli, minując każdy skrawek terenu. Wreszcie 27 kwietnia 1945 roku fińska flaga załopotała na styku granic Finlandii, Szwecji i Norwegii. Ostatnia z trzech wojen została zakończona. Kosztowała ona życie 1000 fińskich żołnierzy. 2900 zostało rannych. Straty niemieckie to 500 zabitych i 3000 rannych. Kobiety pełniły wiele funkcji na froncie. Największą grupę, liczącą około 90 tysięcy, stanowiły ochotniczki nazywane lottami. Bardzo liczne były też pielęgniarki i kucharki. Kobiety te wykonywały swoje obowiązki bardzo sumiennie, odciążając walczących. Nie można pominąć ich wkładu w wojnę. W latach 1939-45 aż 302 lotty oddały życie za ojczyznę i wolność. Mamy wobec nich dług wdzięczności. Podczas wojny na froncie przebywało stale od 30 do 40 tysięcy kobiet. Połowę z nich stanowiły lotty, członkinie ochotniczej organizacji pomocniczej służby kobiet Lotta Sfert. Po odpowiednim przeszkoleniu obsługiwały one kuchnie polowe i pracowały jako pielęgniarki w szpitalach oraz pociągach szpitalnych. Prowadziły również rozpoznanie przeciwlotnicze, obsługiwały centrale telefoniczne, naprawiały wyposażenie żołnierzy, a także szykowały ciała poległych do wysłania w rodzinne strony. Większość z nich nie nosiła broni i nie umiała się nią posługiwać. Wojna fińsko-radziecka kosztowała życie 302 kobiet ze służby pomocniczej. 110 z nich zginęło w bezpośredniej walce. Wojnę zaangażowało się całe społeczeństwo Finlandii. Tak samo jak żołnierze w okopach, cywile doświadczali lęku, smutku, bólu i braku najpotrzebniejszych rzeczy. Kobiety, starcy i dzieci wykonywali swoje zajęcia, a także prace, które wcześniej należały do mężczyzn.
Finowie trzymali się razem, jedni walcząc, inni pomagając walczącym. Razem obroniliśmy najcenniejszą rzecz, naszą niepodległość. Od pierwszych dni wojna siała panikę wśród ludności cywilnej. Rosyjskie bomby spadały na wsie i miasteczka całej Finlandii. Podczas wojny mieszkałam w mieście Kajani. Niedaleko mojego domu toczyły się bitwy pod Suomussalmi i Kumo, więc byliśmy regularnie bombardowani, szczególnie w styczniu i lutym 1940. Czasem bywało tak wiele alarmów bombowych, że sypialiśmy w ubraniach z butami i płaszczami przyszykowanymi obok łóżek. Gdy tylko zawyły syreny, biegliśmy do najbliższego schronu. Bombowce mogły zjawić się tak nagle, że pierwsze bomby wybuchały, gdy byliśmy na schodach. Pewnego razu zobaczyliśmy, jak samolot leci prosto na nas. Bomba zniszczyła sąsiedni dom. Nasze podwórze i schody były zryte odłamkami. Bombardowania niosły śmierć i zniszczenia, także osłabiały morale obrońców. Najgorsze bombardowanie zdarzyło się 7 lutego 1940 roku. Zaczęło się o 2 po południu. Gdy dobiegaliśmy do schronu, samoloty były już dokładnie nad nami. 40 bombowców niszczyło centrum miasta przez 8 godzin. Kuliliśmy się w schronie, bojąc się o swoje życie. Ziemia trzęsła się i falowała. Był już wieczór, kiedy wreszcie zrobiło się spokojnie. Na zewnątrz było jasno jak w dzień, całe kwartały budynków stały w płomieniach. Mimo sieci schronów i artylerii przeciwlotniczej wiele rodzin z dziećmi musiało uciekać z miast. Podczas wojny zimowej od bomb zginęło 900 Finów, a w czasie wojny kontynuacyjnej dalszych 1100. Najcięższe bombardowania dotknęły stolicę kraju Helsinki w lutym 1944 roku. W 3 nalotach uczestniczyło przeszło 2000 samolotów. Rosjanie próbowali w ten sposób zniechęcić Finów do dalszej walki. Jednak obrona przeciwlotnicza stolicy była skuteczna i większość bombowców nie zdołała przedrzeć się nad miasto. Tylko 5% bomb trafiło w cel. Wobec zniszczeń i skąpych zapasów żywności fiński rząd zadecydował o ewakuacji 75 tysięcy dzieci do sąsiednich państw skandynawskich. 15 tysięcy z nich pozostało na emigracji i nie wróciło do Finlandii. Wojna wygnała ludzi z terenów nadgranicznych. Mieszkańcy Karelii opuścili ją na zawsze. Podczas wojny zimowej mieszkańcy niektórych wiosek wpadli w ręce Rosjan. Pozwolono im wrócić do domu dopiero w 1945 roku. Podczas wojny kontynuacyjnej problemem stali się radzieccy partyzanci działający na tyłach fińskich wojsk. W przygranicznych wioskach z ich rąk zginęło 176 osób, głównie kobiet i dzieci. Rosjanie zrzucili też około 600 desantników, czyli szpiegów i sabotażystów, którzy mieli dezorganizować życie w głębi kraju. Niemal 70 tysięcy nastoletnich chłopców służyło w pomocniczych oddziałach młodzieżowych. Trzymali warty,
przenosili meldunki, a nawet obsługiwali działa przeciwlotnicze. To był ich wkład w walkę o wolność Finlandii. Większość rodzin troszczyła się głównie o los bliskich służących na froncie. Z żołnierzami kontaktowano się głównie za pośrednictwem poczty polowej. Korespondencję skrupulatnie cenzurowano. Zamiast adresu podawano numer macierzystej jednostki. Poczta dostarczała również paczki z jedzeniem i ubraniami. Na święta wysyłano je także nieznajomym żołnierzom, aby nikt nie został bez prezentu. W wielu domach opłakiwano poległych. Niemal 200 tysięcy Finów odniosło rany. Około 90 tysięcy zginęło w walce, 30 tysięcy kobiet zostało wdowami, 50 tysięcy dzieci straciło rodziców. Wiadomość o śmierci żołnierza przekazywał bliskim pastor miejscowej parafii. W zamęcie wojny niektóre rodziny otrzymywały te informacje po kilka razy. Finlandia jako jedyne państwo europejskie starała się grzebać poległych w ich rodzinnych miejscowościach jeszcze podczas walk. Wojna oznaczała również braki w zaopatrzeniu. Ustał handel międzynarodowy, a mobilizacja pozbawiła fiński przemysł rąk do pracy. Jesienią 1939 roku utworzono Ministerstwo Zaopatrzenia Kryzysowego, które nadzorowało kartkową dystrybucję żywności, ubrań, obuwia i innych deficytowych produktów. Wojna kontynuacyjna przyniosła dalsze zmniejszenie racji. Rolnikom narzucono obowiązkowe dostawy, przemysł sięgał po materiały zastępcze, a na podwórkach i w parkach zakładano ogródki warzywne. Powszechnie zaczęto hodować zwierzęta gospodarcze, łowić ryby oraz zbierać grzyby i owoce leśne. Gdy wprowadzono kartki, pojawił się czarny rynek, którego nie zlikwidowały wysokie kary ani propaganda. Po zmobilizowaniu rezerwistów gwałtownie skurczyła się liczba cywilów zdatnych do pracy. Już w 1939 roku wprowadzono obowiązek pracy dla wszystkich dorosłych Finów. Wiosną 1942 roku objęto nim także młodzież powyżej 15 lat i starców do 69 roku życia. Kobiety stanowiły większość siły roboczej w fabrykach i na farmach. Do pracy posłano uczniów i studentów. Wojna spowodowała ciężkie i długotrwałe szkody. Nawet dziś tysiące weteranów odczuwa skutki odniesionych wówczas ran. Odbudowa i rozminowywanie kraju zajęły wiele lat. Najboleśniej odczuliśmy jednak konieczność zapłaty ogromnych reparacji wojennych. Veivät pitkän aikaa ennen kuin ne oli loppuun saatettu. Yksi hyvin raskas jälkiseuraamus on sotakorvaukset. Rozejm moskiewski, który zakończył wojnę kontynuacyjną, nakładał na Finlandię wiele zobowiązań. Ich ciężar odczuło kilka pokoleń Finów. Kraj utracił 12% terytorium, a niemal pół miliona ludzi musiało opuścić swoje domy. Dla repatriantów trzeba było wybudować 40 tysięcy farm. Począwszy od 15 września 1944 roku, Finlandia miała stopniowo rozbrajać niemieckich żołnierzy przebywających w jej granicach. Doprowadziło to do wybuchu wojny, która doszczętnie zrujnowała Laponię. Odbudowa i rozminowanie tej prowincji trwały do lat 50.
W niektórych rejonach ostatnie miny usunięto dopiero w latach 70. Zginęło od nich ponad 1000 osób. Armia fińska miała zostać zdemobilizowana w ciągu 2,5 miesiąca od podpisania rozejmu. W wojnie lapońskiej walczyli więc młodzi rekruci bez doświadczenia frontowego. Finlandia zgodziła się zapłacić 300 milionów dolarów tytułem reparacji wojennych. Spłaty rozłożono na okres 6 lat, przedłużony później o kolejne 2 lata. Ostatecznie kwota reparacji sięgnęła 226,5 miliona dolarów. W przeliczeniu na współczesne pieniądze to niemal 4 miliardy euro. Ostatni pociąg wiozący odszkodowania wojenne opuścił Finlandię 20 września 1952 roku. Przestrzegania warunków rozejmu nadzorowała Komisja Aliancka. Doprowadziła ona między innymi do uwięzienia dowódców obozów jenieckich. Represje dotknęły wówczas 600 wojskowych. W sierpniu 1945 roku Rosjanie zażądali uwięzienia także przywódców politycznych. Finlandii narzucono sprzeczne z konstytucją prawa, kryminalizujące post factum działalność osób zaangażowanych w obronę niepodległości. W ten sposób 21 lutego 1946 roku doprowadzono do skazania prezydenta Rytiego na 10 lat obozu pracy. Premierzy Rangel i Linkomiers, ministrowie Tanner, Ramsay, Reinka i Kukkonen oraz ambasador Kivimäki otrzymali wyroki od 2 do 5 lat więzienia. Komisja rozwiązała fińskie stowarzyszenia uznane przez Moskwę za faszystowskie, w tym Samoobronę i Lotta Svärd. Zalegalizowała działalność partii komunistycznej oraz cenzurowała publikacje. Alianci pozostali w Finlandii aż do podpisania traktatu pokojowego w Paryżu w 1947 roku. W czasie wojny na wodach Bałtyku i Zatoki Fińskiej postawiono 16 tysięcy min morskich. Mimo że odpowiedzialność za to ponosiły wszystkie strony konfliktu, tylko Finowie zgodnie z postanowieniami rozejmu mieli się zająć ich wyłowieniem. Rozminowanie trwało 6 lat. W trakcie prac zatonęło 5 statków, zginęło 28 marynarzy, a 35 odniosło rany. Koszty tej operacji sięgnęły 200 milionów euro. Jeszcze w trakcie wojny kontynuacyjnej fiński sztab opracował plan ukrycia broni, amunicji i innych zapasów na wypadek sowieckiej okupacji. W październiku i listopadzie 1944 roku zmagazynowano w ten sposób wyposażenie dla 35 tysięcy żołnierzy. Alianci dowiedzieli się o tym dopiero na początku 1945 roku. W rezultacie wiosną 1948 roku 1488 osób zaangażowanych w ukrywanie broni trafiło do więzień. Na polach bitew pozostały ciała 12 tysięcy poległych Finów. Dopiero w 1992 roku Rosjanie udzielili zgody na poszukiwania i ekshumację ich szczątków. Do roku 2003 odnaleziono zwłoki 800 żołnierzy. 200, których udało się zidentyfikować, pochowano w rodzinnych miejscowościach. Reszta spoczęła na cmentarzach wojennych w Helsinkach, Lapentrancie, Joensuu i Kajani.
Gdybyśmy nie podjęli walki, Finlandia znalazłaby się pod okupacją, a Rosjanie ulokowaliby w niej swoje bazy wojskowe. Finlandia utraciłaby suwerenność, a jej gospodarka zaś znalazłaby się w stanie permanentnej stagnacji. Nastąpiłaby fala wysiedleń, a wielu Finów, jeśli nie większość, zostałoby rozrzuconych po całym terytorium Związku Radzieckiego. Na ich miejsce przyjechaliby Rosjanie. Struktura demograficzna kraju zmieniłaby się nieodwracalnie. Generał Adolf Erik Enrut, bohater walk na Półwyspie Karelskim, powiedział: Finlandia jest pięknym krajem i warto jej bronić. Jej jedynymi obrońcami mogą być sami Finowie. Opracowanie na zlecenie telewizji Planet M Studio. Tekst Filip Szymborski. Czytał Maciej Orłowski.